Ale ty jesteś wielki i ładny! Przyczyn niepowodzenia misji może być naprawdę wiele, ale moi poprzednicy, czyli załoga Degazi, przeszli samych siebie. Skrajna głupota, kłótnie w załodze i oczywiście osiedlanie się w miejscach skrajnie niebezpiecznych to między innymi przyczyniło się do tego, że zniknęli z tego świata. Więc może warto byłoby wyciągnąć jakąś nauczkę z cudzych błędów, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No, można byłoby, gdyby w biomie nieaktywnej lawy nie było tyle kianitu. Powodzę się, drodzy, jestem Daisy Soski, to jest kolejny odcinek Subnautica i mam nadzieję, że będzie sporo kibicowskich łapeczek w górę, bo właśnie zamierzam się wybudować w biomie nieaktywnej lawy. A dokładniej mówiąc, w wejściu do tego biomu, bo ktoś mi tłumaczył, że to jest dopiero wejście do biomu nieaktywnej lawy, a tam, gdzie ten smoczek sobie pływał, dopiero znajduje się ten faktyczny biom nieaktywnej lawy, a jeszcze pod nim jest biom aktywnej lawy. Tyle razy powtórzyłem słowo lawa, że mam nadzieję, że nie będę musiał już go używać do końca odcinka, ale biorąc pod uwagę, z jakiej elektrowni będziemy korzystać, to pewnie jeszcze nie raz to słówko się tutaj pojawi. Przygotowałem już, mam nadzieję, wszystko i że jesteśmy już gotowi, tylko sobie jeszcze troszeczkę tlenu naładuję i zaraz zaczynamy budować. Przydałoby się jeszcze nam coś w rodzaju jakiejś samoobrony, jakiejś tarczy podobnej do tej, którą ma cyklop, żeby się obronić przed tymi stworzeniami, bo niekiedy tutaj pojawiają się bardzo groźne rybki, czy można powiedzieć wręcz cyborgi. Akurat teraz warperów w pobliżu nie ma, ale uwierzcie mi, wcześniej było ich tutaj naprawdę dużo, a teraz nawet jeszcze dobrze mi się nie załadowało wszystko. O, jest o wilku mowa, dwa się właśnie pojawiły, więc nie prowokujmy ich, zejdźmy na chwilę na dół i przygotujmy się do budowania. Na początek spróbuję wybudować nasz główny pokój wielofunkcyjny, żeby mieć od czego zacząć, żeby to on był takim trzonem naszego małego domu. Nie, to jeszcze nie tak musi być. To trzeba zrobić naprawdę porządnie. Boję się tylko o lawę, która może przeszkodzić mi w zbudowaniu doku, ale na to też mam pewien patent, który później wykorzystam. Jednak na początek chciałem stworzyć sobie... Mam nadzieję, że tutaj mamy... Tak, tutaj jest jeszcze trochę tytanu. Jest tytanu mnóstwo, mamy wszędzie mnóstwo wszystkiego na razie. Lit również mamy, więc chciałem zbudować pomieszczenie wielofunkcyjne, małe ulepszenia do niego, a następnie będziemy bawić się. Chyba tutaj był jeszcze lit, albo nie, tutaj był chyba nikiel. My potrzebujemy mimo wszystko właśnie litu i troszeczkę troszeczkę szkła zwykłego, bo kiedy będziemy wiedzieli, ile nasza baza wytrzyma, to będziemy mogli się bardziej bawić. I zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Uwielbiam, kiedy pokój wielofunkcyjny ma wszystkie filary postawione, bo to wygląda wtedy tak stabilnie, tak bezpiecznie, że aż ludzie mogliby mi zabronić się do tego zbliżać, bo bym coś zepsuł. Tam pływa coś! Ja nie chcę mieć kąpieli w lawie zaliczonej w tym odcinku. Ta rybka też jest groźna i zauważyłem, nie wiem do końca, czy sera wybuchowo, czy pluje wybuchowo, ale dowiemy się pewnie zaraz, kiedy się zainteresuje tym, co tutaj aktualnie robię. Na pewno chciałbym mniej więcej w tym miejscu mieć wejście do bazy jedno, chociaż znając życie, nie będę z niego praktycznie korzystał, bo większość czasu spędzę na pływaniu egzoszkieletem, a i zauważyłem, że ulepszenie WZ1 nie wymagało kianitu, więc tak naprawdę utrudniłem sobie robotę. Zresztą też pisaliście mi: Przemek, ty głupi jakiś jesteś, przecież WZ1 nie wymaga wcale kianitu. Pomyliło mi się z tym reaktorem termalnym, czy jakie inne to ulepszenie było. Nieważne, przyznaję się do błędu. Dzięki temu był taki dreszczyk emocji, prawda? O to w tym chodzi. Tytanu mi chyba tutaj starczy, na szczęście, tak? Więc mamy 19 wytrzymałości. Gdybym gdzieś w pobliżu zbagował jakiś fundament, tak żeby go nie było widać, to też pewnie mielibyśmy troszeczkę więcej tej wytrzymałości bazy. Tutaj akurat możemy sobie zbudować od razu dwa takie korytarze. Chciałem, żeby właśnie w tym miejscu był mniej więcej dok postawiony, więc sobie już jego szkielet ustawię mniej więcej dokładnie tutaj. Olej maszynowy też mam, ołów też mam, tylko musimy na chwilkę wrócić do cyklopa, żeby... No, cholero jedyna, ja się zaraz stamtąd usunę. Musimy wrócić do cyklopa, żeby sobie tlen naładować. Jeszcze mam tutaj troszeczkę materiałów w samym cyklopie i na szczęście to jest ten sam cyklop, który był ostatnio na odcinku. Mamy mało energii, ale raz, dwa, trzy. To był błąd. Ostatnio właśnie miałem wam mówić, jak wyglądał mój powrót do tego miejsca. Okazało się, że duch lewiatański
duch klasy lewiatańskiej, tak będziemy mówić, to lepiej brzmi, sobie tutaj zanurkował, kiedy zobaczył, jak spływam na dół. Sobie najzwyczajniej w świecie zanurkował za mną. A już myślałem, że się go pozbyłem na stałe. W tej skrzyni nie ma nic dla mnie, w tej skrzyni nie ma nic dla mnie. My potrzebujemy troszeczkę ołowiu, troszeczkę szkła. Dobrze mówię? Ołowiu potrzebujemy? Tak, ołowiu dokładnie potrzebujemy. To ja podniosłem ten ołów w końcu? Tak, podniosłem. Czy możemy dalej budować? Czy coś mi się popsuło? Ołów, aha, to najpierw musimy wziąć olej maszynowy. Czyli niestety po kolei trzeba te przedmioty ustawiać. Oczywiście na razie nie mamy energii w naszej bazie, ale zaraz sobie postawimy stacje termalne, te reaktory termalne, znaczy się, no dość niebezpiecznie to zmiejscowione. Myślę, że jakbyśmy tutaj naszym kombinezonem wlatywali, to nie wpadniemy do lawy, nie powinniśmy w każdym razie. I zastanawiam się właśnie, w którym miejscu postawić ten reaktor termalny, gdzie byłoby najlepiej, czy na przykład w lawie bezpośrednio by się udało, czy w jakimś innym miejscu, bo nie wiem, jaka jest temperatura w pobliżu. Nie mam termometra, więc może stwórzmy sobie termometr i dzięki temu będziemy wiedzieć, w którym miejscu powinniśmy się ustawić z tym. Mam nadzieję, że blueprint do termometru dostałem kiedyś. Mi się zdaje, że go miałem. Nie tutaj, tu są narzędzia. No to moment, nie mam tego? Nie tu, nie, moment, to powinno być właśnie przy... To powinno być w sprzęcie, tak? Termometr powinien być w sprzęcie. Ale go tutaj nie widzę, a miałem do niego, myślę, schemat? Może nie miałem? Trudno. Strzelam, że jedno źródło energii nam nie wystarczy, więc warto byłoby się zaopatrzyć w magnetyt, ale chyba magnetyt zostawiłem w cyklopie, więc będę musiał się po niego cofnąć. Tak, niestety... Nie, jest jednak, mamy go tutaj. Ale w cyklopie jeszcze troszkę magnetytu jest. Postawimy sobie od razu dwie takie stacje, więc czy mam wystarczająco naszego tytanu? Nie, nie mam, muszę jeszcze do szafki skoczyć. Nie wiem, czy stawianie reaktora termalnego w tym miejscu to jest dobry pomysł, ponieważ w pobliżu często pływa sobie ta rybka i ona chyba jest teraz tam? Sprawdźmy. Tak, to jest ona. A ona nie lubi chyba, kiedy coś stoi przy niej. Wiecie co sobie... O! To można postawić bokiem? Nie, to byłoby troszeczkę głupie. Ale spróbujmy to postawić tutaj w tym wodospadzie lawowym. Da się to zrobić, jak wybuchnie to wybuchnie, trudno. Trzeba poeksperymentować. Ale chyba aerożelu nie mam przy sobie, chociaż chyba wziąłem go w końcu. Moment! To działa? A tu jest tylko 50 stopni. Myślałem, że lawa jest troszeczkę cieplejsza. Mimo wszystko musimy teraz postawić przekaźnik energii, który myślę spokojnie może stać w tym miejscu. Zależy tylko od tego, jaki zasięg to miało. A wiem, że ja kiedyś, za pierwszym razem jak stawiałem ten przekaźnik energii, popełniłem gafę jedną wielką. Gdyż o ile dobrze pamiętam, jeden przekaźnik potrafi naprawdę na sporą odległość przesyłać energię. Ale my do niego jeszcze potrzebujemy troszeczkę złota. I o złoto się martwię. Bo nie wiem, czy ja to złoto w końcu wyciągnąłem. Jeszcze troszkę nam zostało. Ale trzeba rozważnie z niego korzystać. Dobra, postawimy na razie tutaj pierwszy przekaźnik. Drugi postawimy gdzieś, powiedzmy, jeszcze wyżej, widzę, można. To bez problemu powinien już starczyć nam. Dobra, stąd i już prawie jesteśmy w bazie. Nawet już jesteśmy. Ale to jeszcze do bazy nie dotarło. To pewnie musi dotrzeć do tego głównego miejsca. Dopiero wtedy będziemy mieli naszą bazę zasiloną. To musi być tutaj. Tak, już mamy energię, na szczęście. A to oznacza, że możemy się wynurzyć na chwilkę w tym miejscu i uzupełnić sobie tlen. Zróbmy to. Przy okazji, jak już tutaj jestem, to ja bym sobie poustawiał co nieco, żebyśmy mieli na przykład radio, co jest ważne, żeby ono tutaj się postawiło. Ważne jest też to, żebym miał w pobliżu te ładowarki. Stół mam w sumie, nasze stanowisko modyfikacyjne mam w naszym cyklopie, ale tutaj też sobie będziemy musieli takie coś postawić. Do modułu wnętrz na pewno się przyda to. Nie mam chyba wszystkich materiałów na to przy sobie, ale już wiemy, że można to stworzyć. Na pewno przyda nam się sporo maszyn filtrujących wodę. To jest podstawa podstaw. Myślę, że sobie na pewno postawimy jedno tutaj,
jedno tutaj, bo tutaj mamy nasze wzmocnienia, więc to chyba nie zadziała. A tutaj jeszcze można jedno, to super. Im więcej, tym lepiej, bo tutaj jeszcze bym chciał zrobić to stanowisko obserwacyjne, czyli baza będzie podobna do tej, jaką miałem ostatnio, ale chciałem jeszcze mieć jedno piętro wzwyż. Teraz nie wiem, czy to mi się uda tak, jakbym chciał, ale raczej powinno się bez problemu to zrobić. Tutaj sobie to postawimy. Mniej więcej na tym. Będzie takie piętrowe coś. Mam nadzieję, że mimo temperatury, jaka tutaj panuje, to bez problemu będzie nam ta woda tutaj powstawać, ale nic mi o tym nie wiadomo, żeby miała z tym jakieś większe problemy. Wejścia głównego jeszcze robił nie będę, ponieważ to nie ma większego sensu, gdy mamy cały czas jedno otwarte w tym miejscu. Postawiłbym tutaj mimo wszystko tą platformę, ale może chwilowo sobie damy bez niej radę, ale widzę, że mamy większy problem. A, bo zaraz nam się znowu baza zatopi. Tutaj sobie postawimy to. Tylko muszę skoczyć po tytan, to od razu sobie zrobię to też po drugiej stronie. To jest skandal! To jest niemożliwe, że każda baza, jaką buduję, musi najpierw zatonąć, żeby później mogła pływać. To jest wręcz niemożliwe. Minus 2 mamy. A, to powinno się udać w tym miejscu postawić i już będziemy mieli chyba to z głowy. Plus 4, 4. I kolejne plus 7. Więc wszystko się powinno zaraz naprawić. Nie wiem, czy mam sobie spawarę. Narzędzie naprawcze oczywiście jest obok. Niestety z zewnątrz o dziwo nie mogę tego naprawić. To mnie strasznie irytuje, że cyklopa musimy naprawiać z zewnątrz, a naszą bazę możemy naprawiać tylko od wewnątrz. To jest bezsensowne według mnie. W tamtym miejscu wszystko się już naprawiło, ale moment, tutaj coś chyba było, tutaj coś było, tutaj jest ta dziurka. Reszta powinna być w tym miejscu w miarę stabilna. Na górę nie dotrę, póki nie będę miał drabinki, więc trzeba ją stworzyć. Tutaj jest jeszcze jakaś dziura. Przynajmniej już wodę będzie nam odciągało, ale najważniejsze to stworzyć teraz drabinkę, która nas doprowadzi na górę. A chyba jej nie stworzę, kiedy mamy takie problemy. Może na razie te maszyny filtrujące wodę zdejmę, bo wiem już, gdzie możemy je postawić. Może je po prostu na górze postawię. Tak myślę, byłoby najlepiej. Znowu coś się zepsuło? Tu i tu. Już jest stabilnie. Bardzo stabilnie. Teraz boję się bardziej o to, że jak będę chciał postawić sobie mój taras widokowy, to będą większe problemy. Zobaczcie, widać dalej naszego cyklopa. Słodko. Tylko szkła znowu mamy mało. Ale i z tym sobie później poradzimy. Emaliowanego szkła oczywiście też będziemy trochę później potrzebować. Chyba mnie zaatakował, ale o, tego się boję, że jak to będzie wybuchać, to że zrobi mi to później kuku. Tutaj nic nie mam. Tu chyba mam wszystko na to. I zobaczcie, na to ulepszenie WZ1 wcale tak dużo nie było trzeba. Sztabka plastali, ruda niklu i rubin. Ja pamiętam, że chyba z niklem wtedy miałem problem, dlatego może właśnie sobie coś ubzdurałem w tamtym czasie. Nie no, baza wygląda coraz lepiej. Przypomina bardzo tą, którą miałem, dlatego muszę jakieś rzeczy tutaj pozmieniać, żeby ta baza wyglądała inaczej troszeczkę. Niestety te filary mnożą się i mnożą, ale nic tak naprawdę nie dają, bo chyba ta ilość filarów nic nie zmienia pod względem wytrzymałości bazy. Tu jeszcze troszeczkę szkła mamy. Będę musiał zaraz sobie jakiegoś magnaranga znaleźć, bo to nie jest teraz boomerang, to jest magnarang. Czy jakoś tak. Zobaczmy, czego potrzebuję do tej stacji badawczej. Sterownia skanująca, próbka korala stołowego, ruda miedzi razy 2, złoto, tytan. No to o! Duże to. Martwię się, gdzie bym to mógł postawić i jak to będzie działać. Ja to mogę wejść później, czy nie? Może na razie sobie postawimy to z tytanu i tutaj obok sobie postawimy od razu tą stację, tą sterownię. Cyk, tutaj tytan razy 4, ruda miedzi razy 2, złoto i próbka korala. Próbkę mam chyba u siebie. Pojawia się mały problem, ponieważ mam coraz mniej tytanu. A nie wiem, czy da się go tutaj zdobyć. Tutaj mamy naszego drona, tylko jak to działa? Muszę się podnieść drona z kamerą. I co ja w takim razie? Mogę go tutaj puścić? Dobra, zostawiłem na przykład drona w tym miejscu, to co dalej mogę zrobić? To jest kolejny dron. Ale co, ja mogę wejść do sterowni odtąd, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo.
spróbuję wejść po prostu do środka i sprawdzić, jak to działa. A chyba to działa całkiem przyzwoicie. Jak to się robi? Steruj kamerą. Wow! No to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Wiecie co? Ja bym na chwilkę zastopował z budową bazy. Mamy nasze drony, więc czas sprawdzić, jak to wygląda dalej. Chcę zobaczyć, jak ten stwór się zachowuje i jakie obrażenie może zadać nam w każdej chwili. Mogę sobie w razie czego zmienić drona z tej odległości? Mógłbym. Ale wolę tego na razie nie robić. Nie wiem, czy nie będziemy później potrzebować odległość 100 metrów. Nie wiem, jaka właśnie jest odległość, na której... Wow, raz, dwa, trzy skupiska. Odległość, na jakiej możemy działać tym dronem, pewnie nie jest taka... duża. O, jest! Jakie to jest bydle! On jest tutaj jeden? O kurczę, zasięg nam się kończy. Czy my możemy w takim razie jakiś radar tutaj postawić? Czy możemy jakiś przekaźnik dodatkowy tutaj dodać, czy też nie? On tutaj chyba robi okrążenie, więc poczekam na niego i zobaczymy, jak się zachowa. Moglibyśmy też go jakoś sprowokować? Nie, nie mam czym na razie. Ale tak patrząc w pobliżu, to mamy naprawdę sporo do kopania. Widzę, że jest kwarc. Kwarc wcześniej widziałem, ale jest też mnóstwo tego kianitu, więc nie wiem, czy nie będziemy potrzebowali w kolejnych update'ach go w jeszcze większych ilościach, bo nie bez powodu to nam zostało tutaj wszystko dane. Gdzie jest ta menda? Nie chciałbym zasięgu stracić. O, tutaj coś jest? Halo? Nie, tu nic nie ma ciekawego dla nas. Tam mogą nas zjeść. Nasz kolega gdzieś daleko sobie pływa. Więc... O! Tu jest kolejna baza obcych chyba. Nie wiem, czy mi starczy zasięgu. Jak na złość mi chyba zasięgu nie starczy na to. Ale tylko tak zajrzę do środka. Co to jest? Jest to coraz niebezpieczniej się tutaj robi. Nagle się muzyka pojawia. Czy ja coś dobrze zrobiłem właśnie? Dawno muzyki nie słyszałem w tej grze. Oj. Kończy mi się zasięg. Tutaj sobie pewnie w kolejnych odcinkach pójdzie... Wow! Co tu się dzieje? Ale się przestraszyłem, coś we mnie walnęło? Pewnie ten potwór z daleka we mnie zaczął walić. Teraz musimy wyjście znaleźć z tej sytuacji. Ale się przestraszyłem, ja tutaj tak sobie na spokojnie pływam, jak gdyby nigdy nic. A nagle dostaję liścia od kogoś. Tędy chyba możemy wypłynąć. A dobra, tu są filary, więc trzeba będzie je w kolejnym odcinku sprawdzić. Jeszcze by wypadało... Co to jest? A nie wiem, co to jest? Nasz duży kolega jest tutaj. Podpłyjmy do niego bliżej. Teraz Krystyna Czubówna by się przydała. Chociaż to jest on? Tu nie widzę, czy mi tekstury przypadkiem nie znikają. Nie, to nie on. Ups. Ty nie powinieneś mnie atakować, tak myślę. Chyba nie, bo nie jestem chory. Zobaczcie. Jest tutaj, płynie do nas. Ale ty jesteś wielki i ładny. Ciekawe, czy jest bardzo... Nie! Wrogo nastawiony. Myślę, że jest. Ciekawe, czy mógłby do naszej bazy dopłynąć. Ja tą bazę... praktycznie stąd widzę. Gdzie on wpływa? Nie, 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 kolego. Tam jest moja baza, tam nie płyniemy. Cofnij się. On wszedł sobie w tekstury. To jest nie fair. Jak on mi zniszczy bazę... Nie, on przenika sobie przez ścianę. To jest naprawdę nie fair. Dobra, przywitaliśmy się już z kolegą.
Bardzo mi miło. Ale ja muszę tutaj wracać. Mamy w sumie bazę już praktycznie gotową. Tylko co tutaj to oznacza? Co ja mogę na przykład z tym zrobić? Bryła? Skanowanie, aha. Czyli to będzie skanowało nam. I tutaj będziemy mieli podgląd na wszystko. Ulepszenia sterowni skanującej też można jakieś sobie tutaj powkładać. Użyj fabrykatora, co możemy stworzyć na przykład? Dron z kamerą, zdalnie sterowany dron z kamerą, moduł zwiększenia zasięgu sterowni, to by się nam na pewno przydało. Moduł szybkości, to też by się może przydało. I chip wyświetlania, wyświetlacza. No to jest bardzo ciekawa rzecz. Na pewno będę często korzystał z tej sterowni, bo teraz wiem, że nie mogę umrzeć. Bo umrze za mnie dron, ale teraz boję się bardziej tego, że on kiedyś tutaj wpadnie do bazy i mi ją po prostu zniszczy. Ale wiecie co? A dzisiaj to tyle, bo ja muszę wrócić jeszcze na powierzchnię, pozbierać troszeczkę tytanu, bo mi nie starczy na zbudowanie wszystkiego. Póki co energia jest i najważniejsze, mamy sterownię i niebezpieczne stworzenia obok nas. Ja zapisuję grę, zanim coś się stanie. Do zobaczenia kolejnym razem. Pow i cześć!